Cześć, siemanko, z tej strony Cloud104 się witam w kolejnym odcinku serii Let's Play Spore Galactic Adventure. Otóż, kurde, znowu zapomniałem, co w tym odcinku miałem robić. A napamiętam, że na koniec... A, dobra, wiem, co miałem zrobić. Miałem podwyższyć poziom swojej atmosfery na KFLS2. No, ziomki. Też miałem tam lecieć, ale spokojnie, jeszcze nie, nie teraz. Co za żaj. A, dobra, bo mam pełno znowu tej przyprawy. No dobra, to najpierw ukradnę swoją przyprawę. Gdzie jest przyprawa? Ej, gdzie jest przyprawa? Dobra, nie ma. Czas najwyższy rozwalić coś. Znowu mi coś strzela. O, tu są coś. Czy to są moi? Co jest? Co? Jeszcze nic nie zrobiłem! Ja nic nie zrobiłem! Naprawdę nic nie zrobiłem. Dobra, weźmy przyprawę. No i możemy stąd lecieć, no bo co? Okej, musimy gdzieś można opchnąć inne przyprawy. Jakaś najwyższa cena. Mam przy sobie jeszcze czerwoną oraz niebieską. Dobra, musimy sprawdzić, gdzie będzie najdroższa. No, 2 na 10. Ja podziękuję jednak. Dobra, chociaż sprzedajmy tą żółtą, będziemy mieli hajsu. I to była Barozal Kane 2, 3 znaczy. No to tam, dobra. To będzie tutaj i tu możemy sprzedać żółtą przyprawę w dobrej cenie. I to jest śmieszne, bo właśnie... A, oni mają czerwoną. 17 tysięcy. Sprzedaj element. Mam jakieś generatory atmosfery? Nie. Podnieś atmosferę. Będzie trzeba kupić. I deszcz meteorów by też mi się chyba przydał, co? A, więcej hajsu nie ma. No trudno. Teraz musimy znaleźć miejsce, gdzie moglibyśmy sprzedać po dobrej cenie niebieską przyprawę oraz czerwoną. Czerwona za 5 tysięcy, nie, ja widziałem, jak ktoś za 11 tysięcy sprzedawał. Znaczy kupował, więc to mi się nie przyda. Muszę naprawdę znaleźć to jakoś. Tu jest żółta, więc nie wiem, czy oni będą coś chcieli, ale sprawdźmy. Może mi mio. Sprzedam trochę, tylko żeby mieć. No dobra, zapiszmy sobie tą planetę, że to jest też Barozaur i to jest Dedal. Dobra. Dedal jak na razie to jest najlepsza oferta, którą zobaczyłem. Nie widziałem jeszcze lepszej, przynajmniej w tej chwili, bo na razie zapomniałem moich lepszych, wszystkie lepsze oferty. Ale sprawdźmy, no trudno. Dobra. 7 tysięcy i 4 tysiące za co? To widziałem, też było droższe, to nie. Ale jak już tu jestem, to mógłbym sprawdzić właściwie sklep. Lol. Czy coś nie ma ciekawego? Fajerwerki. Podstawowa. No dobra, weźmy to. Czemu by nie? 11 tysięcy jak na razie, to była najwyższa oferta. Ale sprawdźmy jeszcze inne. No tu nie, czerwonej nie sprzedam, ale może sprzedam inną. 8 tysięcy. 8 tysięcy jest największa oferta jak na razie. Od Akontios, czy jakoś tak, od Gulganów. To jest... Jak na razie największa, powiadacie. Jeśli chodzi o niebieską. Fioletowe jeszcze nie mam, więc nie ma nawet co lecieć. Tu mamy jakąś zieloną. Statek, handel. 9 tysięcy i to jest planeta Faustulus. Faustulus za 9K jak na razie, tak? I to jest lepsza. Dobra, na razie nie sprzedajemy niebieskiej. I tam mamy jeszcze jedną. Od nich
I tu akurat to jest. Aha, no dobra, bo oni tu mają niebieską przeprawę, no to po co im jeszcze więcej? No dobra. Trzeba by było jakąś misję zrobić. Od żółtych właśnie, no to żółtych. Skoro mamy misję, no to lecimy. Sprawdźmy jaką cenę mają, może w sklepach póki jesteśmy. 11 tysięcy, o, to jest zadowalająca cena. Fenriki, planeta Lachesis, niebieska przyprawa za 11k. Choć mi się wydaje, że znajdę jeszcze większe ceny, dlatego nie sprzedam jej całej, tylko połowę. A tak, żeby sobie coś tam dorobić. Ale nie żeby wszystko. A dobra, miałem i tak misję od nich wziąć jakąś. No dobra, jakieś tam skany śmieszne, no to dla mnie nie problem. O Jezu, jak daleko trzeba polecieć. A to jest chyba kosmiczna przygoda, coś mi się wydaje. A nie, to jest... No, siema. Macie coś ciekawego? 17 tysięcy! To jest prawdziwa ta! I dobrze, nie sprzedałem całej, bo teraz bym płakał, nie? Dosłownie bym płakał, że dałem się ograbić o 5 koła za sztukę. Kwinal. Planeta Minias 2. 17k za niebieską. I to już jest moja oferta ostateczna. Sprzedajemy całość. Dobra. No i tak muszę tu Minias 2, tak? Ale tylko przeskanować, to nie problem. Nawet jeśli będę musiał wydobyć, no to też nie jest problem. Bo to są tylko drzewa, a drzew oni mają mnóstwo. Skany, skanuj, skanuj. Dobra. Dobra, to po co ja będę tak... Robimy tak, tak. Skodujemy wszystko wokół i coś tam będzie... O, tu puch, 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 puch. Tutaj puch, 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 puch. Puch, 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 puch. To małe gunwo? O Jezu, no dobra. Gdzie to jest? Chyba to co? Tak. Będzie gdzieś tu, tak? Gdzie to małe gunwo? Czemu 5 naraz Imperium potrzebuje pomocy, co? Serio? Muszę też teraz szukać zwierząt na własny ten? Na własną rękę? Dobra, wyjdę stąd, bo widzę, że to chyba te komunikaty. Trzy komunikaty naraz. Jakbym nie miał co robić, nie? Ogólnie. No ile można lecieć do innej planety? No proszę was. Gul'gan? Ale nie mogę. A pomóc Gul'ganom tak w taki sposób. Co za nubstwo. Nie, nie mogę. No to jest wojna między wami. Ja nie będę się opowiadał. Jesteście sojusznikami dla mnie obojga. Róbcie sobie co chcecie. Nawet jeśli to będzie zmniejszało nasze te, to róbcie sobie co chcecie, naprawdę. Ja nie wypowiem się po żadnej ze stron. Piarun! Piarun! Oj, aha, bo W. A dobra. Nie będę.
nie będzie mi dane odkrycie, tak? Muszę se sam odkryć. Gdzie tu jakiś... O! Czy jak będę naprawdę niedaleko, to będzie dopiero bzyd, tak? Gdzie to mogą być te śmieszne stworzonki? O, o, o! Next, please. Jest następny. Ej! No następny! Move on! Fast! Gdzie jesteś? Tu jest coś. To nie, to tutaj nie będzie. Trudno, to lecimy dalej. Brakuje nam naprawdę niewiele, żeby zrobić tą durną misję. Ja bym wolał kosmiczne przy... O, tu. Ostatnie zwierzę. W końcu, dobra, możemy się wycofać. Nie ukradliśmy nic, więc jest bardzo dobrze. To dlatego były trzy wszystkie sygnały. No niestety, ja nie mogę postawić się w żadnej stronie. No bo nie mogę, no po prostu. Nie macie nic ciekawego, nie macie, trudno. To lecimy dalej. Aha, dobra, to jest pół zadania dopiero, jeny, no serio. Wiedziałem, że to się... O, fuck! Zostałem bez... No trudno. Zostałem bez... Zaki, jestem głąb. Musiałem wydać 11 koła za doładowanie. No nie. Trzeba znaleźć Minias 2. To jest zwierzę. Prostolinius. Spoko. To nie to? To to? A, to małe gunwo. No dobra, skoro chcieliście to, no to proszę was, śmiało, ja tego nie chcę. Dla mnie ten pomysł był 2 na 10, ale wy to chcecie, płacicie, to spoko. Nie widzę problemu. Musiałbym polecieć na swoją planetę fioletową. I podwyższyć atmosferę, bo wiedziałem, że mogę. Dobra, o tyle dobrze. Lecimy na macierzystą. Jeszcze nie macie tylko 9000 na macierzystej za żółtą, ale nie, żółta mam 18 koła. Na Kane 3. Na Kane 3 jest przejęta, czy nie? Dedal. Dedal nie jest zbytnio ciekawy. Aha, na Dedalu mogę sprzedać. Nie, no trudno, niestety, nie mogę. Znajdę sobie inną planetę, gdzie coś więcej kosztuje. Na razie... Podzwiedzam swoje kolonie, żeby pozbierać wszystkie minerały.
Niebieska, dobra, wezmę sobie trochę niebieskiej. To jest T3 w ogóle, a czemu to jest tak mało miejsca? Fioletowa. Żółtą tu dostaję, no dobra, jak przychodzę. Trzeba podwyższyć poziom tej planety. Temperaturę na początek bym podwyższył. Mam czym? Mam. No rób bum 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 bum. Gdzie moje bum 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 bum? Temperatura widzę się podwyższa. A to nie jest zadowalający efekt. Posadźmy generator. Jest jeszcze za zimno, żeby ten zrobić te dwa z niej. Znaczy te dwa to będzie, ale nie będzie. Mam te dwa, dobra. Co nie zmienia faktu, że tak muszę podwyższyć. Aha! Czyli nie przy... czyli mogę przywieźć zwierzęta. No to się przyda do ekosystemu. Ale właściwie skoro mogę, mam już te dwa, to powinienem móc jakieś budynki postawić chyba, nie? To nie jest tak, że ona nie będzie można nic tu było. Dalej nie, za niski typ planety, synek. Dobra, niech się będzie. Za zimno pewno, co? No trudno, wobec tego musimy ogarnąć sobie jeszcze meteoryty jakieś i posprzedawać przyprawy. Co my mamy na pace? Czerwoną, żółtą, niebieską. Na dedal bym sobie poleciał. Gdzie jest dedal? Dobra, do dedala. To jest Dedal? To nie jest ta planeta, to przecież 2 na 10 to jest sytuacja. Dobra, Kane 2 sobie odwiedźmy. Czy tam 3. Oni chyba biorą czerwoną, o ile dobrze pamiętam, w dobrej w miarę cenie. No ej! Ja chcę to w... to! Nie? 2 na 10? A, dobrze mówiłem Kane 3. Kane 3, ale oni czerwony, oni żółtą biorą, tak? Na Kane 3. Nic nie biorą. Jakim cudem? Przecież Kane 3 brali żółtą przyprawę za 18 tysięcy. Dziwne. Mogę kupić ten układ, ale nie chcę. Sprawdźmy tu. Trzynaście tysięcy, dobra, to mogę sprzedać. I to jest planeta Eirene 2. Macie meteoryty może na ten? To mi się przyda. Złoty dotyk! I co, będę mógł chociaż dwóch sojuszników? To by było fajnie, o tyle, nie? No i dobrze, awans. To wezmę sobie od nich coś. Nie, 2 na 10. To nie był dobry pomysł, dobra. Znaczy tak, miałem od nich sojusznika wziąć sobie. No ciekawe, czy będą mogli pod tą samą komendą latać. Bez problemu. Mimo, że mają wojnę między sobą. Lecą bez problemu. Kivnel. Aha, dobra, to nie. To jest niebieską przyprawę. Mogę jej tam opchnąć. A żółtą. Właśnie, żółta była. W dziwnym fakcie, że. Żółta to była w Dedalu, ale teraz nie chcą jej. Nie, no żółta to na Dedalu jest.
Coś mi strzela w słuchawkach i nie wiem, czy to jest w grze. No nie pomogę wam! Bo bijecie się między sobą. Kurde, co za banda amatorów. Wiem, że u tego, jak on się zwie, u tego mogę niebieską opchnąć w dobrej cenie, a nie pamiętam, u kogo mogę, czy żółtą. No u niego żółtej nie opchnę. No to najpierw lecimy tutaj. Chodź tu. Jaka wodna, śmieszna planeta. Wait, what? Co to jest za planeta? No serio? Artysta planetarny, żółty barwnik tlenu. No spoko, spoko, ale czemu to jest kostka? Jep! Fioletowo. Sorry, no. Ale ja chciałem się pobawić tylko. A nie, to nie wy, no dobra. A ja tam nie muszę wlatywać. Dobra, nie. No to spróbujmy jakąś misję od razu wziąć. Aha, znowu misja zejdź i wejdź. Co to jest? Czerwona? Nie, co ty ziomek, nie chcę tego kunwa. Nie będę zbierał jakiegoś shitu. Mam udać się na planetę Midas. Dobra, i zadanie polega na tym, żebym zszedł i wszedł. Jak dla mnie bomba. O, najpierw polecę tu. Walić ich. Nawet z nimi nie będę walczył. Nie opłaca się. No, tu też jest T0. Dobra, obliczanie zróżnicowania animacji. Serio? Już tu nie ma co obliczać. Dziękuję, koniec misji. Jedna sekunda! Rekord! Wykonałem misję w sekundę. To jest nowy rekord chyba, co? Co to jest? Co to jest? Chciałem to nie zablokuj. Luneta. Nie ma nic o tym. Ale wygląda jak takie, jakby galaktyka z tego powstać miała dopiero. Dobra, udaj się z powrotem na planetę, że poza hajsy. Okej. To teraz muszę polecieć znowu na swoją planetę. Mega zestaw Vulkan. Jaki żal, nie ma nic ten. Jakiejś porządnej broni, średni miotar zadowolenia, rozkaz przegrupowania. Aha, dobra, czyli jeśli będę walczył, to będę zblokowywał nowe przedmioty. No to ma sens nawet, a jeśli ja biorę w pokojowy sposób, no to proszę cię, to w pokojowy sposób raczej nie poszaleję. No ale trudno. 11 tysięcy, no dobra, sprzedajmy to tutaj, bo nie wiem, gdzie była poprzednia. A ile tego mam? A mam to, dobra, to nie będę od nich kupował. Jeszcze się doładuję na prawie. Narty. Ale chciał jakąś fajną kosmiczną przygodę, a nie, że jakieś biedne są ciągle. No dobra. Moim celem jest teraz chyba... Planeta moja fioletowa. Gdzie jest moja fioletowa planeta? Tu jest kolos. I trzeba wrzucić tutaj... Zwierzęta miałem wrzucić, ale no trudno, dobra. Podwyższmy temperaturę.
Dobra, temperatura sama się podwyższy. A ja muszę polecić po pierwsze te zwierzęta i tak dalej. Opale. A nie, to nie, to jest coś wartościowego. To wywal. No wywal to! To wywal. I to wywal. O, i znowu słyszę takie... I to jest tylko w ty, jak widzę tutaj, a jak nie jestem na planetach, to nie. Dobra. To lecę tu. Dobra, i teraz pytanie za 200 punktów. Lol. Oto. O Jezu, szukanie teraz. No nie, serio. O, dobra. Czemu ja jestem tu jako cywilizacja, jako zwierzę? Drokit. Serio, drokity są tu jako zwierzaki? Poleciał! O, zgnił! Ale nikt nie powiedział, że o, ten gatunek umarł. Nie upuszcza ich zbyt wysoko, zbyt wysoka. Tylko po prostu, o, umarł. Znaczy nie, ten gatunek jest tu już obecny, sorry, winę tu. Pustynia śmieszna. Teraz ostatni jeszcze gatunek został mi. Mięsożerce gdzieś tu wrzucę. Idealnie. Jak krokos wymarł z głodu? Serio? Muszę umieścić go niedaleko innych gatunków. Omygy. Gdzie jest moja planeta macierzysta? Jeny, co za bieda. No dobra, zróbmy to jeszcze raz, ale teraz wezmę sobie więcej ziomków. I tu też jest ta śmieszna planeta, taki kwadrat. Krokos. Powinno starczyć. Chodź tu jeszcze. Dobra, mamy mięsożerce. Jest to też śmieszna planeta. Już cztery? Dobra. To od razu polećmy po inne przyprawy i tak dalej. Skoro już tu latamy. Szkoda, że nie można tego jakoś zebrać, nie wiem, polecić nam planetę macierzystą. Zbierz wszystko. Fajnie by było, a nie, że muszę na każdą kolonię latać jak porąbaniec. I tutaj jeszcze mam czerwoną kolonię. A nie, to nie moje. Ale dobra, to walić to. Tu i tak muszę polecieć, żeby zebrać... Nie macie żadnej przyprawy, nie? Też nie mogę postawić budynku, bo jest ta planeta zbyt zimna. I czemu temperatura ciągle spada? Nie mam deszczów meteorytów, no trudno. Aha, skompletowałem, dobra. Już nie chcę po prostu mieć tego w ładowni, spokojnie. A to jest zbyt zimno dalej, co? Dobra, nie zaszkodzi wrzucić generatora atmosfery. A tu lecimy po przyprawę fioletową.
Za niski typ planety, oryly. Dobra, postawmy te śmieszne domki. No ej, szybciej, gdzie jest wybór domku? Buduj jak? Moja willa, dziękuję. Nie publikuj! Modyfikuj, dziękuję. A, tu po prostu wybierz. Nie. Dobra, już trudno. Zróbmy to według tego starego mojego układu. Modyfikuj, dziękuję. Co, za dużo wyżyczek, tak? I przez to nic. No, co zabija danie? No, chociaż będę miał jakąś przyprawę. A tak będę musiał i tak to podwyższyć typ planety, czyli... Dalej temperaturę muszę podwyższać. Kupić z 10 sztuk tych śmiesznych meteorytów i będzie po problemie. Dobra, walić to. Polećmy teraz do nich. Chciałbym z nimi się też zasojusznikować. Czemu by nie? Siema. Może macie coś fajnego na kupno, sprzedaż. $17 000. No to czemu by nie? Nie, 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 nie. O, to. To będzie lepsze. Czyli też u nich lepiej sprzedać tę przyprawę, dobra. Ale najwięcej dawali mi chyba albo tu, tu. W macierzystej mi dawali za tą niebieską przyprawę najwięcej. Bo 18 000 wychodziło na to. Co? Ceny spadają? Wait, what? No to by wiele wyjaśniało, dlaczego Dedal nagle nie chce tego przyjmować, albo chce coś. Że ceny są zmienne. Tak, ceny są zmienne, czyli spadła już wartość tej przyprawy. No trudno, to sprzedamy im. Nie to, handel. Meteory macie, nie macie meteorów, no trudno. Ej, gdzie ty lecisz? To jest zły dotyk. Aha, a Groksowie są w tamtą stronę, opowiadacie. No tak, są tutaj, w centrum galaktyki. Nic ciekawego nie macie. Kurde, a mały macie układ, wiecie? Mały układ macie, tylko trzy planety skolonizowane. Tutaj macie coś ciekawego, nie wiem, meteory. Bo meteory by mi się bardzo przydały. Nie macie. No to nie, no to nie, to nie, to nie, no bywa. Dobra, lecimy zniszczyć poprzednią misję. Znaczy zniszczyć. Co jest? No to nara, nie pomogę wam w takiej sytuacji. Jak się bijecie między sobą, jak będziecie bili kogoś innego, z którym nie mam sojuszu, to nie ma problemu. Szpano statek. Okej, to lecimy teraz. Nie lecimy nigdzie, bo to już 33 minuty, a miałem odcinki po 20 maksymalnie. Dlatego w tym momencie już się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku, do którego siadam od razu. Ale wy go i tak zobaczycie potem. No dobra, ja już się będę z wami żegnał i pozdrawiam.